Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Taumaturgia. Kontynuujemy nasze tempermanckie dochodzenia, szukanie śladów, emocji, dotyku duszy innych ludzi na przedmiotach, żeby, nie wiem, dążyć do czegoś tutaj. Nadal kusi mnie odkrycie tej całej tajemnicy książki naszego starego i dlaczego ona była taka ważna i w co się do innego przerodzi, ale jako, że już zaczęliśmy się tutaj podejmować kwestii zadania dla wojaszka, to tym zadaniem polecimy dalej. Dlatego, moi drodzy, o Jezus Maria, dlaczego ja tak niewyraźnie mówię? Nie jestem z tego znany, że mówię niewyraźnie, tak więc może będę mówił wyraźnie. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię, a ja zabieram się za robotę. Mamy tutaj parę rzeczy do ogarnięcia. Muszę sobie wybrać coś, co konkretnie w tej chwili mnie interesuje. Mamy tutaj dodatkowy cel, sprawić, by krajewscy przyjęli pieniądze. Kogo? Pieti, tak się on nazywa. Tak więc spróbujmy do nich zagadać. Oni powinni być stosunkowo niedaleko. Wydaje mi się, że mają dom gdzieś po drugiej stronie ulicy, z tego co pamiętam. Tak więc podejdźmy sobie do nich, zobaczmy, jakie jest ich nastawienie do całej tej sprawy. A no już się dowiemy jeszcze czegoś więcej na temat całej tej sytuacji. Może czegoś na temat ich córeczki, która tam... Nie, przepraszam, to córka? Tak, to wydaje mi się, że ich córka tam właśnie spadła z tego balkonu. Mogę podziwiać widoki i to mi akurat niewiele da. Lećmy prosto do tych krajewskich. Zobaczmy, co oni nam powiedzą na temat całej tej sytuacji i czy oni też naślą na nas jakichś pachołków, żeby się z nami napierdali, zamiast ze mną po prostu porozmawiać. Będę szczery, nie spodziewałem się, że ziomeczki naszego kuzyna zaczną nas bić, kiedy my przyszliśmy z nim tylko i wyłącznie pogadać, a kiedy my ich rozjebaliśmy, to po prostu stwierdził, że chyba jednak dane nam będzie z nim porozmawiać. Nie wiem, dziwna taktyka. Myślałem, że jako, że jesteśmy rodziną, to troszeczkę lepiej to nasza relacja będzie wyglądała, ale jakby już przymknę na to oko. Jeżeli będę chciał go zniszczyć kompletnie, to zrobię. Na pasażu przy dworcu lubi przesiadywać Antoni Łęcki? Nie, Łęcka to była ona i kurwą była, tyle pamiętam z lalki i mojej edukacji polonistycznej. Jeśli wspomni się o tym, jak to niegdyś bywało, podchwyca temat i opowiada zabawne historie z życia Warszawy. Okej, okay, ciekawych tutaj się szczegółów dowiedzieliśmy. Panie Krajewski, dosłownie trzy pytania. Tobiaszu, czemu kurwa męczysz ludzi, którym zginęła chyba córka? Jeśli dobrze pamiętam, możemy się mylić. Tobiasz Fagin, the Warsaw Courier. Maybe they want to mourn their son in peace. Syn, nie córka. Kobieta tam była inna na balkonie, dlatego mi się pomyliło z córką. But I think my methods are more effective. Then maybe I will leave, and later you can share something. Deal? I've got a better idea. You get lost, and I won't knock your teeth out. Ha ha ha! A subtle suggestion, Mr. Man with the book. Fine, I'm going. Panie z książką! Boisz się słowa tempermanta, co? Albo taumaturg? Tak mi się wydaje. Glory be. Nie będzie mi tutaj jakiś kurwa pismak męczył rodziny, która opłakuje swojego syna. A ja nie będę sprzedawał im informacji na temat prywatnego życia tej rodziny, tak więc niech się w dupę pocałuje. Taumaturgia mnie nie myli, coś tutaj się kryje. Jakaś baba, która w konwulsjach zwija się w łóżku. Chyba dziecko, które pewnie jest jej kolejnym synem. No to przynajmniej ma jeszcze jednego po tym, jak ten pierwszy zginął. Rozbity talerz leży na podłodze w kuchni. Ciśnięty z furią talerz promienieje poczuciem niesprawiedliwości. Całe życie ciężkiej pracy, dbania o rodziny nie zasłuży na ten ogrom cierpienia. No cierpienie niewątpliwie musi być niezmierzalne, jeżeli chodzi o śmierć dziecka. Kurwa, no i nie mam umysłu na trzy. A problem jest taki, że żeby mieć umysł na trzy, potrzebuję salutora, który jeszcze chyba tutaj akurat się pojawia w ramach fabuły. Tak więc, no przykro mi, tego nie zbadam. Gdybym przyszedł tutaj później, to może by mi się to udało i może to jest nawet lepszy pomysł, żeby zrobić to później, przyjść tutaj później, nie wiem. Ślad ambitnej osoby, młoda kobieta pozująca w studiu fotograficznym, ślad znajoma, ambitna osoba. Dobra, trudno, czego nie będę miał odblokowanego, tego nie będę miał odblokowanego, dlatego po prostu zagadam i zobaczymy, co wyciągnę z tych informacji, które już zebrałem. Wysoki rachunek za usługi lekarskie, adnotacja o długu. Kwoty mnożą się, bezsilność, rozpacz Zygmunta Krajewskiego, co? Kto wie, może śmierć ich dziecka wcale nie była śmiercią w tragicznym wypadku, tylko zaplanowanym działaniem, żeby oszczędzić mu umierania w cierpieniach i katurzach choroby. Dzisiaj nakręcony jakiś jestem. Would you like some tea? My name's Krajewski. Zygmunt. Zygmunt. Wiktor Szulski. Thank you. Maybe later. I have a question. Is it about Ludwig? Since you brushed that news hand off. All right.
Ask away. A, widzicie, dobrą decyzją było nakarmić trochę dumy. Zapytał o znalezione przedmioty Ludwik, dziennikarz. Do you get invaded by the press often? Not a day passes without someone knocking at the door, sniffing around, reopening wounds, looking for a scoop. But each one of them also promises money. We're not wealthy, and after Ludwig's death, we have even less. You could use some money now. Sure, but I really don't know what I could tell the newshounds. That's enough. Może ja znowu mogę komuś dać pieniądze, dysponując moim niewidzialnym i ewidentnie nieskończonym majątkiem, ale nie. Niestety nasz Wiktor nie daje takiej opcji. Zaproponuj mu pieniądze Pieti. O, to jest akurat całkiem niezła opcja. Nie wiem, po co mi te pieniądze, skoro na nic ich nie wydaje, ale cóż, mówi, że się... A nie, kurwa, co ja gadam? Czemu ja taki nieskupiony jestem? Przecież ja tu przyszedłem przekonać ich, żeby te pieniądze wzięli. Tak więc spróbujmy zostawić tą propozycję na koniec. Przegadajmy na temat innych rzeczy. Can I ask you about Ludwig's belongings? You've looked around by now? No cóż mogę powiedzieć, no... Akurat mam to we krwi, dotykam wszystkiego jak najęty. I've seen the doctor's bill. I think this is trash. Trochę ci ziomeczku nie ufam, ale nie mogę tego pociągnąć dalej nawet. I found a photo of a young woman. Who is she? This is Hannah, Ludwig's sweetheart. They had been seeing each other for a while. She was here not long ago, after what happened. Czyżby ta jego miłostka to była ta sama kobieta, która była wtedy na tym balkonie? Did Ludwig live here with you? Not much recently. Pietja kept inviting him to all kinds of places. Parties, dances, horse racing. Did it happen often? What? Pietja's invitations? Yes. I would tell him Ruskis were not appropriate company for him. Perhaps Ludwig was impressed with it all. You bet. But if you ask me, Pietja was using Ludwig so that others would admire him for spending time with a poor man. Oh wow. So, there you have it. Aha, że przygarnął sobie biedaka i się nim opiekuje, co? Według Zygmunta Pieta wykorzystywał relacje z ubogim Ludwikiem, żeby budować swój wizerunek. Intrygujące. Może mu to imponowało temu Ludwikowi, a może po prostu naprawdę czuł się tak bardzo zrezygnowany i bez szans, że stwierdził, że no zadawanie się z Ruskimi to może być jedyna szansa na przeżycie. Znalezione przedmioty. Tutaj nic więcej już nie przegadam. Tego nie mam. Nie mam odpowiedniego wymiaru, żeby tutaj to przegadać do końca. Spróbujmy zaproponować pieniądze. Mr. Krajewski, is there a sum of money that could, at least to some extent, make up for the loss of Ludwig? No money can undo what happened. But it might solve other problems. I will insist. One more thing. That's enough. Jak dziwnie my zaczynamy te rozmowy przerywać w pewnym momencie. Mamy tutaj jakąś nić myśli, która miała gdzieś prowadzić, aczkolwiek ta nić, kurwa, donikąd nie prowadzi. Spraw, żeby przyjęli pieniądze. Miał tą nitkę, ale kurwa, no nie mogę z nim dalej zagadać. Chyba jest zbyt słaba, żeby gdziekolwiek mnie zaprowadziła. Brakuje mi tej jednej, kurwa, rzeczy. Tego umysłu na trzy. O, super, mogę znowu grać w czyjeś gry udostępnione. Tak więc nie jestem pewien, czy nie byłoby lepiej zatrzymać się na razie z progresem tego questa do momentu, kiedy uda mi się zdobyć tego kolejnego Salutora i aż sprawdzę, gdzie się go zdobywa. Dobra, kolejny Salutor to z tego, co zdążyłem się w tej chwili zorientować, jest kwestia jednej chyba misji głównej, którą mam do wykonania. Dlatego zatrzymamy się na razie z progresem tego, ponieważ jeżeli nie mogę rozwinąć sobie mojego, wiecie, wymiaru słowa, to chuja będę w stanie zrobić. A weź spierdalaj, panie Tobiaszu, nie będę z tobą gadał, nie będę pismakowi sprzedawał informacji. WS. Wiktor Szulski. Mordo, ale mnie to gówno interesuje. Stanisław's son? Czy ja jakby mam w ogóle ochotę z nim rozmawiać? Nie wydaje mi się. Chcesz się bić? Nie twój interes, spierdalaj. Zbij Tobiasza, powiedz, że nic nie ustaliłeś. Mogę też nakarmić dumę, ale nie, zbijmy go po prostu. W sposób bardziej neutralny. O nie, jakby jeszcze wszyscy nie hejtowali taumaturgów.
Jakby nie było międzynarodowych organizacji, które skupiają się nie tylko na dyskredytowaniu taumaturgów, ale też na jebaniu nas po prostu dosłownie pięściami fizycznie prosto w twarz. Tak więc, o nie, jak mnie strasznie zaboli, że kurier warszawski będzie jakieś rzeczy na nasz temat pisał. A co po nas zostanie? Nie wiem, które to będzie zadanie, ale myślę, że musimy pójść na razie tą ścieżką, żeby odblokować nasze możliwości. Bo co z tego, że zdobywam ciągle punkty umiejętności, jak wydaje na rozwijanie kolejnych tych poziomów, kiedy mam umysł na dwójkę. To jest żałosne, dlatego działamy w stronę misji głównej i odkrycia kolejnego salutora. Nawet wiem, jak się nazywa, ale jeszcze wam nie będę spoilerował. Świeca. Na ołtarzyku poświęconym Ludwikowi pali się świeca. Ślad pewny, Zygmunt Krajewski. To też może mi pomóc, jeżeli chodzi o pana Zygmunta. Trudna sytuacja, Ludwik zmarł, a to jeszcze pogorszyło stan, już tak ciężko chorej Marii. Koszty leczenia są zbyt duże dla Zygmunta. Mam wrażenie, że mogłem trochę tutaj zbyt pośpieszyć się z zaproponowaniem mu tych pieniędzy, ale to też jest jakaś tam opcjonalna część całego tego zadania, tak więc trudno, jak nie przyjmie, to nie przyjmie. Jakby ja płakać z tego powodu nie będę, to Pietia tutaj potencjalnie jest w dupie. A może nawet dziewczyna tego Ludwika, chuj wie, co tam się dokładnie podziało. Okulary Stanisława, co ty? No tak, to jest miejsce tej rozjebanej kamienicy. To były okulary naszego starego, dobra, czas tutaj potężnie wszystko przeszukać. Zniszczony słup, duży słup złamany w pół, ślad nieznany, promieniuje dzika furia zagnieżdżona w ciele, chaos pozbawiony jakiejkolwiek składnej myśli, intencji, tym co się przebija jest na powierzchnię tego bezładu jest zniszczenie. Zdecydowanie nie stało się to wszystko przypadkiem, no ale to chyba nie potrzebowaliśmy dotykać gruzów tempermansko, żeby się tego domyślić. Zniszczony skórzany but brudny od pyłu, ale to naszego ojca akurat, stąpał twardo po ziemi. To miejsce nosi w sobie pamięć mojego ojca. To, co tu po nim zostało, dopełnia jego obrazu jako nieustępliwego człowieka o hardym sercu. Chyba, że to były jego emocje, a nie zabójcy. Co ciekawe, spodziewał się śmierci, choć przyszła szybciej niż tego oczekiwał, co go wyraźnie zdenerwowało, a śmierć, która po niego przyszła, była silną, nieuznającą kompromisów furiatką. Jest się tym magikiem, nie? O, możemy do upyra zagadać. Jakiekolwiek jeszcze będą tutaj się ślady znajdowały, nie wydaje mi się. Ludzie do obgadania raczej nie chcą chyba ani słowa ze mną zamienić, więc upyr, no. Poodbijajmy nasze przemyślenia w stronę strasznie pojebanego kościotrupa lewitującego. It couldn't have just fallen down like that, right as he was going by. No chyba, że rekordowego pecha miał, takiego w skali świata. Gdzieś w topce by się znalazł. Znacie jakichś innych pojebanych pechowców w historii świata? Dajcie znać w komentarzach. Zbir Mojek! Jebno mi pało w rękę! Halo! Ogłuszył nas! A to Kutas! A Baurycy! Kim jest kurwa Baurycy? Mam wrażenie, że kojarzę to imię. Holy shit! O nie, no to co? No to zabrali mi grymuary, już chuja podziałam. A Baurycy, Zbiry, jedno jebnięcie mnie pałką w ramię mnie tak oszołomiło, czy jeszcze potem mi przyłożyli w głowę? No tak. Wcale nie podejrzana, może nasz ojciec był, nie wiem, winny pieniądze i chce od nas je wyciągnąć. Proszę, jaki piękniś, takie odwrotne Peaky Blinders. Fancy boy. This isn't what I was expecting. Huh. What's the meaning of this? Who are you? A shooting star, am I? For a moment, flickering, granting hope, holding fearful humanity briefly by the throat, before suddenly vanishing. Ah, okay. Czyli wyjebali go w takim razie ze szkoły aktorskiej i teraz jest zły na cały świat. About it. O, znają się. Kim jest dla nas Baurycy? What the fuck? What kind of a sick idea is this? Kidnapping me? It's a joke. You don't find it funny? No. What does it feel like to have your life depend on me? Enough of this. It's not funny. And it's not scary. The fucking Szulskis. Always looking down your noses. It's because of you my pop died the way he did. And it's because of you I ended up on the streets. Well, fuck, Victor. We pulled the trigger together. There'd be nothing to talk about if you hadn't nicked Pop's pistol.
Jaka przeszłość nas łączy? What the fuck? I remember it a little differently. Oh, now that makes me curious. Does it just so happen that in your version, you're innocent? No, I'm not. And you're not either. But it's my father's fault most of all. What a convenient answer. He's not going to defend himself now, is he? I don't have any intention of changing your mind. We were dumb kids. I can't change the past. Yeah. Full of foreboding, he desired to push away his memories. Yeah, did? Where's that rat? What the fuck? What the fuck? Is the Cossacks again. Kozacy? To nazwisko czy nazwa jakby tej całej... No to nie jest rasa, ale nie wiem. Grupy etnicznej? Nie wiem w końcu dlaczego on mnie porwał. Z Mojkami się nie zadzierał. With the Shivs. No Shiv to jest kosa, którą sobie robimy na przykład w więzieniu. Mówię tak, jakbym miał z tym jakieś większe doświadczenie. Ale dobra, co się tutaj odpierdala? Zadania. A Baurycy Niedźwiedź. Muszę się dowiedzieć, jaka jest nasza historia. Co nas ze sobą łączy? Bo to będzie kluczowe, żeby zrozumieć, dlaczego znalazłem się w tej sytuacji. Baurycy był naszym trzecim bliźniakiem nierozłącznym do czasu. Ojciec Abaurycego popadł w długi u nieprzyjemnych ludzi i obaj postanowiliśmy temu zaradzić. Wszystko poszło źle. Lichwiarz zginął, a mój ojciec rozwiązał to w najgorszy sposób, odsyłając mnie z domu. Ja i Abaurycy straciliśmy kontakt, wiele przeszedł od tamtego czasu. Aha! Czyli sobie odpierdalaliśmy jakieś mega krzywe rzeczy, zabiliśmy ostatecznie człowieka, czy własnymi rękoma, czy jakoś tak inaczej to wyszło. Ewidentnie chyba Wiktor pamięta to inaczej niż Abaurycy, ale byliśmy nierozłączni. Łącznymi ziomeczkami, potem ja wyjechałem, on miał problemy, jego ojciec też chyba też nie żyje w związku z tym teraz. Okej, to rozumiem teraz jego frustrację, nie będę kłamał, aczkolwiek z drugiej strony nie wiemy jak było dokładnie. Wydarzenie z jakiejś grubej, zaległej przeszłości. Alojzy Gajewski, winny ruble, a Jan Mazur, a Karudy. Dobra, alkohol na karteczkę, moi drodzy. Mamy kolejne dwa punkty. Ale tak, to jest zadanie, w którym się zdobywa salutora, ponieważ kojarzę, że gdzieś tam się Abaurycy przewinął. You shitheads better have a good excuse, because I was right in the middle of an incredibly important. Właśnie, czy on nas naprawdę dla beki porwał, czy ma jakieś zarzuty do nas? Dowiedział się, że przyjechaliśmy, więc chciał się nam odpłacić. Turns out that today we're practicing our boxing on you. Some. O, mamy go, ale ptaszor, Jesus. I know you. You're... I can't remember now. Aha, dobra. Dzięki za info, Wiktor. You'll regret it. Today I've got the Demon Master on my side. Show these cretins, Victor. Ej, byku, ja... Dobra, okej, Victor ewidentnie staje na wysokości zadania. Nie jestem twoim Pokemonem, żebyś mnie wysyłał do walki. Co się tutaj odpierdala teraz? Trzech ziomeczków do nabicia. No to dobra, lecimy. Nie będę rozwijał taumaturgii teraz. Chcę bardziej słowo rozwinąć, jak już będę mógł w końcu, kiedy ptaszora zdobędziemy dla siebie. Ale kto ma w sobie te skazy? Może on jest związany jakoś z tym rozgoryczeniem Abaurycego na przykład? Wszystko się okaże. Stańmy do walki. Co my możemy wam robić? Ten ma mało skupienia, potencjalnie łatwy do rozbicia, ale bukawać, żeby go rozbić. Tutaj przywraca 4 punkty życia co rundę. To będzie problematyczne. Ten nie dostaje negatywnych stanów, więc niekoniecznie jest sens, żeby go w ogóle rozbijać. Pytanie, czy rozbicie to też jest negatywny stan, który on zablokuje? Tą swoją cechą niewrażliwości? Oto jest pytanie. Ej, czy ja mogę kontrolować Abaurycego? Moment, komu ja teraz rozkaz wydaję? Nie, Abaurycy tak chyba sam z siebie będzie z nami walczył? Po raz pierwszy nie jesteśmy sami z naszym salutorem. Dobra, kim by się zająć na dobry początek? Co robi ten? Raniące ostrze ten ma przetrzepywanie skóry, ten nie mało obrażenia zadaje, a ten kurwa jeszcze większe. To ten pewnie krwawienie nałoży, tak, widać tutaj kropelkę. Dobra, gdyby udało się przerwać jego akcję, tylko czy przerwać jego akcję, chociaż dopiero w trzeciej rundzie ci zaatakują, ten zrobi prawy sierpowy, nasz sojusznik. No dobra, spróbujmy powstrzymać raniące ostrze, spróbujmy najebać tego delikwenta. Co będzie tutaj w ogóle polecane? Jest upyr, pozbawienie skupienia przyniesie lepszy efekt przeciwko temu wrogowi. No to spróbujmy w takim razie go pozbawić skupienia. Ja mam co prawda skille, które też pozwolą mi potężnie skupienia go pozbawić, ale zobaczmy jak to pójdzie. To jest szybka akcja, to tak samo jest szybka akcja, ale mógłbym najpierw nałożyć na niego cierpienie. I to by jeszcze lepiej podziałało, ponieważ zdążyłbym jeszcze wtedy użyć tego.
to pozbawiłoby go skupienia potencjalnie do końca, więc zróbmy tak, nałóżmy mu to. On nie ma żadnej cechy, która by blokowała go przed nałożeniem na niego cierpienia czy krwawienia. Zawsze jakiś damage over time też będzie przydatny. Nie usunęliśmy mu akcji, ale to żaden problem. Teraz ja mogę mu usunąć... przywraca punkty życia. Kurwa, przecież ja pozmieniałem te wszystkie bonusy. Jak dawno temu ja miałem tutaj modyfikację, że o jak cierpi, to mu usuwam więcej skupienia. Dobra, nieważne. Ale nadal mam szansę, żeby usunąć mu zaplanowane działanie, więc ja bym taki gamble tutaj zrobił, powiedzmy. Zrzućmy na niego rozproszenie, a nóż fajnie podziała. A tym naszym kolegom może Velesa by tutaj użyć na kogoś. Ciekawe jest, ten koło teraz będzie najlepiej grzmotnąć tak naprawdę. Zadaj obrażenia, 50% szans na przerwanie działania wroga. No jak przerwać komuś działanie, to, więc spróbujmy może jadowity uśmiech. To przywraca mi punkty życia. To jest mega wolne, więc lepiej chyba takim czymś grzmotnąć. Dobra, jolo, spróbujmy tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę pewniej się czuję w tej chwili. Nie pozbawiłem go akcji. Kurwa, no i nie pozbawiłem. No to trudno, ciachnie mnie. Ej! A dlaczego Abaurycy chuja robi? Pomógłbyś mi, kolego, to by było jakby miło. Tego za to mogę zaatakować tym. Dekoncentracja. Rozbić skurwysyna w tej chwili na 100%. No bo teraz... A, no i widzicie, to jest drugi poziom tego skilla. Nie, mam tak mało umiejętności, a nadal nie pamiętam, jak one w ogóle wyglądają. Zasłania wam też mój poziom życia. Pięknie się prezentuje. 38. Więc zróbmy to. Rozbijemy delikwenta. Wtedy będzie można mu przyjebać tym. Zadaje obrażenia. Może bukawacia jakiegoś użyć. On zadaje obrażenia zależne od tego, czy ktoś cierpi, czy nie cierpi. Ale możemy też nałożyć coś na tego. Co ja się będę ograniczał? Cierpienie, skowycik. Jeszcze jedno cierpienie. Czy to nakłada teraz zatem podwójne? Nie. Jeżeli punkty życia są tracone w ponad 50, losowy wróg też otrzyma ten stan. A to interesujące to w takim razie ten skowyt nasz. Krwawe gody, tutaj jeszcze jakieś fatum przepotężne, a może upyrem po prostu go dupniemy, żeby uśpić jego cechę jednocześnie, też by się przydało. Też najlepiej to by było tego jakoś tutaj powstrzymać, więc wiecie co, jak mogę bukawaciem uśpić mu cechę, to zróbmy. Jeszcze skowyt niech będzie nałożony i fajnie to podziała. Rozbijanie cech, powstrzymywanie efektów. O kurwa, jeszcze stracił zaplanowany swój atak. Ten przydupców za ledwo jakie obrażenia. Czemu ja obrywam? Czemu? O dobra, przepraszam, a Baurycy też obrywa. Co jak on padnie? Co się wtedy wydarzy? Nie wiem. Okej, tego nie wykończę go. Paradoksalnie nie będzie to aż taki potężny atak, ale na pewno zadam mu w chuj obrażeń. Co myślę teraz powinno być dla mnie jakby najważniejsze, wydaje mi się. Użyj silnego ataku tego solutora, to najlepszy wybór. Aha, na każdym mi proponuje dokładnie to samo, czyli super silny atak. Zadaje obrażenia, wyprowadza atak na losowego wroga. To mnie w ogóle kusi, bo wydaje mi się, czy jest szansa, że losowy wróg... to może polecieć w któregoś z tych. Ja go nie dam rady wykończyć, ale wiecie co? Czemu nie? Fortunny obrót. A nóż wykończy na jednego strzała któregoś z tych pozostałych. Widzę, że ten Veles to jest salutor, który dużo ryzykujemy, mając go przy sobie i używając go, ale też możemy dużo zyskać. Tego zabiliśmy? Nie, przeżył. Ale teraz w kogo pójdzie to? Nie wiem, który to był, nie pamiętam, a jednak dokładnie ten. No nieważne, myślę, że zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić. Przydałoby się teraz podleczyć w takim razie. Ten Veles też ma opcję leczenia. To zdążę to zrobić, zanim oni coś zrobią. 50% szans na potrojenie tej liczby. 50-50, że uleczy mnie za 30, czyli 3/4 mojego życia. Czemu nie? Warto spróbować, ale niech będzie na tym, bo ma uśpioną cechę. Zadamy mu zawsze więcej obrażeń. Na jako go bym pierdolnął? No to ja też chyba spróbuję tutaj podziałać pod kątem rozproszenia na przykład tego delikwenta. Jeżeli go rozbijemy, to nawet upyrem nie muszę atakować, żeby uśpić tę cechę. Myślałem, że już to robiłem, że już ją uśpiłem. Nieważne. Cierpienie może jednak nałożymy jakieś? Obniża dodatkowo jeden skupienie, jeżeli jest pod wpływem cierpienie. Cierpienie otrzymuje... Dobra, jolo, pierdolnijmy tym. Jak tam nasz Velesik podziała w tej chwili? Co się wydarzy? Nic się nie wydarzy, bo jeszcze nie zakolejkowało tej akcji. Przywraca mi punkty życia, obniża skupienie, 50% szans na przerwanie zaplanowanej akcji. Ten mi zada 10, ten mi zada tyle. No, to pierdolnijmy może jeszcze w tego. Jak uda się uniknąć jego nadchodzących obrażeń, to będzie idealnie. Uleczyło mnie za 10, niestety nie za 3 razy tyle. Przerwaliśmy mu akcję idealnie. Opóźni lub przerwi akcję 50 wrogom? 50?
Ja nie walczyłem z 50 wrogami od początku tej gry, o czym wy pierdolicie? Wy ty wy. Dobra, szybki atak możemy wystosować na tego, to on już się z życiem pożegna tak naprawdę. A co by zrobić z tobą? No myślę, że upyrkiem na dobry początek, żeby go tutaj jakoś pierdolnąć. Krwawa pokuta, zdążymy. Dużo obrażeń, akurat dobre na start bicia tego jednego typa, bo im więcej marzycia, tym więcej oberwie. Więc dobrze, niechaj dostaje w pierdol. Tego mogę jeszcze raz grzmotnąć, to będzie nawet po udyrze, więc idealnie. Jeszcze sobie buffa wrzucę na później, ale mogę mu też zrobić to. Nie, drugi poziom tego. Nie, obniża skupienie dodatkowo, jeżeli ten jest pod wpływem cierpienia, bo tu jest cierpienie, więc dlaczego nie mówi mi, nie pokazuje mi, że obniży o 2, chyba, bo tutaj widzicie, miga ta jego ikonka tego cierpienia. Dobra, nieważne, pierdolnijmy tym po prostu, to już nie jest zbyt walka, która będzie jakieś wielkie wyzwanie stanowiła, co mnie zresztą bardzo cieszy. Zasłużyłem na to, żeby po prostu spuścić im w pierdol. Ma na sobie cierpienie, teraz zginie tak czy siak, na końcu tej rundy, to nie ma wątpliwości, ale jeszcze mogę spróbować przerwać mu tą jego akcję, tylko dlatego, że jestem skurwysynem. O, jeszcze ten ma szansę na przerwanie jego działania. Muszę przyznać, całkiem mi się podoba ten Veles. Potencjał na ogromne obrażenia. Bardzo skurwiałe ruchy. No i chuj, nie udało mi się. O, dlatego się nie bawię w hazard, moi drodzy. Dlatego się nie bawię w hazard. Jeden zwykły atak, do widzenia. Pewne obrażenia. 18 na dodatek. Gość jest podwójnie martwy. W grobie pęknie na pół, jak go złożą. Posypie się, pokruszy. Przepraszam, że to była przyjacielska walka, ja na was nasułem demony. Aha. If we're to have fun, let's do it right. A round for everyone. Okej. Okay. Czyli tak się bawi Abaurycy, rozumiem. Może jednak lepiej nie odnawiać kontaktu na dłuższą metę? Old friendships never die, right? Here. Polish, pure, the mother of all libations. Wódeczka. Who knows what piss you've been drinking abroad? So, are we quits? I helped you out. Now, can we forget all that ancient history? Don't be so sly, Victor. We're not squared up yet. Sztymunku jeszcze między nami nie ma. Słucham. Nicely. My knuckles are itching. Let's go somewhere and pick a fight. Good riddance. Fajni koledzy, fajni. Pałętają się po mieście i szukają osób, które mogą spuścić w pierdol. It seems to me there's work for me to do at your bar. No shit. I'll give you a hand. Not like that. Thaumaturgical work. It seems to me there's a salutor here. What the fuck? Who brought a demon into my joint? I'll give him. Although, hang on now. A demon is a good publicity. Hey everybody! From this day forth, the London bar will be known as the Demon's Den! Go and tell everybody that here is the only place you can do shots in the devil's company. Listen, you keep on thinking about how you can develop your business. And I'm going to take a look around and come right back. Muszę przyznać, ryzykowna taktyka marketingowa. Powiem tak, no, Polska to zawsze był kraj mocno religijny. Nie jestem pewien, jak to wyglądało pod zaborami, ale gdybym w tej chwili próbował otworzyć w jakiejś wsi bar, w który bym reklamował, mówiąc, że jest w nim demon i można pierdolnąć kielicha z samym szatanem, to obawiam się, że prędzej by przyszli do mnie z pochodniami, widłami, jak na Shreka i spalili, kurwa, ten przybytek, niż przychodzili się napić. Albo by było 50-50, znowu wojna klientów. Jednym się podoba, drudzy chcą mnie zniszczyć. Zwyczajna, brudna szmata przesiąknięta krwią. Klasyczny wystrój barów. Drewniany słup ze śladami po rzucaniu nożem. Ślad nieznany. A zimna stal ostrza, kierowane było sercem. Krople wniknęły w drewno. Cóż, no, coś czuję, że w tym barze możemy znaleźć dużo, dużo śladów. Coś tutaj gdzieś się jeszcze chyba jawi bądź mieni. Nie, ale jaka muzyka zajebista barowa. Nie będę próbował tego wokalizować. Zostawmy to w formie oryginału, co? Deska na drzwiach, wybito okno, szyba zasłonięte z deskami. Fragmenty ludzkiej tkanki w okolicy. Mniam, mniam. Wiersz do oczu. O, do oczu? O, powiem wam tak, ja preferuję do buzi, ale no nieważne. Czekaj!
Dobra, wiecie co, nie będę się wkopywał. Zabawne zdjęcie. Jesteśmy podobni do nas samych, roześmiane uczniaki, ciągle w poszukiwaniu nowej rozróby. Miło, że Abauryc je zatrzymał. O, to my byliśmy takimi naprawdę bliskimi kolegami w swoim dzieciństwie. Szkoda, że akurat na naszej drodze stanął lichwiarz, którego przypadkiem zamordowaliśmy i wszystko potoczyło się w złym kierunku. No ale cóż, co zrobisz, no? Czasami życie pisze niespodziewane scenariusze. Czasami potkniesz się, złamiesz nogę i wylądujesz w szpitalu, w którym poznasz miłość swojego życia, a czasami zamordujesz lichwiarza i skończy się tym, że... Cóż, i twoje życie skończy za granicą, a życie twojego kolegi się kompletnie, kurwa, posypie. Ślad po kuli. Lekkomyślny mężczyzna go zostawił, co? No wiecie więcej o Abaurycyn, to mój drugi cel. Mogę to po prostu zrobić rozmawiając z nim, ale kurwa, nie po to jestem taumaturgiem, żeby rozmawiać z ludźmi. Ja chcę dotknąć ich dupy i dowiedzieć się, kto ich przeruchał 20 lat temu. To jest dla mnie sedno mocy taumaturgicznych. Tak, czuję tutaj różne emocje, ból, ale też przyjemność, cierpienie, ale ekstazę, żal, ale pragnienie ponownego spotkania. A Baurycy, kryjesz coś przede mną? Have you nosed around my humble little hole in the wall? What's the word? Coś mi jeszcze umyka, kurwa, zawsze mi coś jeszcze umyka. Well, well, how did you get your hands in all this? I worked my ass off for years. I found myself in shitty positions. Sometimes I had to make people disappear. Pop wouldn't have been proud of me. Maybe it's a good thing he didn't live to see it. But then I'd have to kill you. Czekajcie, czyli on faktycznie jest naszym bratem? Kurwa, no wychodzi na to, że chyba tak? Czy nie? Nie, twój ojciec był dobrym człowiekiem. Na pewno nie powiedziałby tego o swoim. Okej, czyli to był taki przyjaciel tak bliski, że jakby brat. However, we're alive. We're in the here and now. And that's the most important thing. And what a life it is, eh? Whether with your head in the clouds, or a knife at your throat, once eating ribs at Matslov's, another buried in one's breasts. Moment. Stay a while. Linger. But before long, you're running flat out. Someone, whap, nabs you by the coat. But here I am. Every time, I'm reborn like a fucking phoenix from the ashes. What is this bullshit about it? Victor, Victor. What I've been through belongs to me. Now I'm the king. Tell me. What else is going on? No a Baurycy zdecydowanie ma vibe takiego rzeźmieszka, Peaky Blinders wersja warszawski, ale młody, niedoświadczony i trochę zbyt porywczy. Tell me something more about these Cossacks. They roam around different bars picking fights as soon as they get leave from the Citadel. Sometimes we pummel each other and things continue as usual. Okay. Enjoy your drink. I'm going to poke around a little more here. Co ja jeszcze mogę tutaj niby znaleźć? Coś mi niby umyka, czegoś się mogę dowiedzieć. Odnajdź osobę ze skazą, którą interesuje się Salutor. Nie jestem w stanie nic więcej tutaj tak naprawdę więcej zdziałać. Więcej, kurwa, więcej. Coś mi umyka, gdzieś coś tutaj musi się znajdować. Czym jest to? To jest wyjście z tego baru. Nawet nie mogę z niego wyjść w tej chwili. Czy to zdjęcie, to się dalej pojawia, ale skąd jakby obczaiłem je, więc dlaczego ono ciągle jest podkreślone? To nie jest to zdjęcie, kurwa, obok był nóż! Solidny nóż myśliwski z inicjałami AN. Pamięć poezji recytowanej w różnych sytuacjach, ostrze zbroczone krwią, widoczne dobre źródło inspiracji. Z inkrustowanej rękojeści wychodzi długa, ostra głownia, która nieraz nurzała się we krwi. Ślad na temat Abaurycego. Kurwa, byłem przekonany, że tu tylko ta fotka była. Bar londyński nie mógłby należeć do kogokolwiek innego. Idealnie odzwierciedla bowiem charakter Abaurycego. Imprezy, jakie mają tu miejsce, często wymykają się spod kontroli i kończą się dla imprezowiczów źle bądź tragicznie. To miejsce pachnie krwią, głupotą i lekkomyślnością, a wszystko to podlane jest alkoholem. No, szczerze nie brzmi jak taka zła miejscówka, muszę przyznać. Co tam o pyrze, możesz mi powiedzieć na ten temat? Co myślisz? Revelry, extreme opinions. No coś czuję, że to Abaurycy jest źródłem tego Salutora. Victor, time for penalty drinks. No jakbym widział imprezę z czasów końca liceum bądź początku studiów. Who are you? I can't focus.
Właśnie to jest też tutaj dla mnie dziwne w przypadku Wiktora. Tak, a Baurycy, dlaczego my tacy jesteśmy skonfuzowani? Mam wrażenie, że zawsze trzeźwo myślimy, analizujemy, a teraz on nie może przypomnieć sobie imienia tego salutora, teraz się skupić nie może. Cały czas takie rzeczy tutaj mają miejsce, co chwilę. Dobra, ale zagadajmy jeszcze raz, już chyba mamy wszystko. Tak, tak, tak. Podziel się spostrzeżeniami. I've had a look around and something's caught my attention. I think they might have something to do with the Salutor. Well then, shoot! A bucket of dirty water and a blood-soaked rag. Whose blood is this? A kto by w to wiedział? As if I remember everybody who's bled on the floor here. Every day we've got to clean up after somebody. Is that everything, or have you found anything else? Tak, no to było zbyt trochę ogólnikowe jak na ten bar. Who smashed your window? How long it's been? 2 days, I think. This one Russian bigwig was really fucking irritating me, so I politely asked him to leave. What else can I help you with? Podoba mi się jego taki dynamiczny sposób rozwiązywania problemów, naprawdę. Did anybody die from this bullet that got stuck in the post? Bullets fly every which way here. That's the atmosphere. Was someone killed? Probably, but that's not very unusual. Look how helpful I am. Keep going. Patrz, jaki jestem pomocny. You like to go wild here, huh? Are you often the one who gets the old crazy ball rolling? You know, I used to have a puppy. This little fluff ball was hanging out under the bar. I have a heart, Victor. I have a big heart. Not like those morons over there. To Cossacks, a game without a corpse is no game at all. For me, knocking out teeth, breaking hands, I'll take it. A stiff spoils the mood a bit. That's my opinion. Aha, czyli najebać kogoś, ale nie zajebać. To jest podstawa jego wszystkich akcji i działań. Jak często ktoś tutaj umiera? What happened to the puppy? He was called Romeo. He fell in love. One day he packed his bag and ran off with that bitch. I'm sure he started a family. He's raising his puppies and reminiscing. Yeah. My brave little guy. But what were we talking about? Trochę nie ufam, będę szczery. Where my corpse here lieth down. Something, something looketh around. What do you call a lot? Three a month on average, I'd say. Danis, that Cossack with a dick where his head should be, pulled out his revolver one day and wanted to play Russian roulette. Only with his revolver. But fuck it, I'm not handing my head over so easily to a butcher like that. Well then I'll ask you, is he an idiot or what? I have to gather my thoughts. Go ahead, go ahead. I have to gather myself a little too. Lelek. What the hell did you say, Victor? You're out of your goddamn mind. Imię Salutora? The Salutor's name's Lelek. Tak. Well, yes, the beak, the feathers, the trill. He loves the smell of death and he enjoys risk and foolishness, which he also fuels. So let's go get Lelek. Yeah, come on. Where about it is, Lelek could be as well. Maybe his flaw is speaking for him. No dobra, ale jakby... Whoever's with us is with us, and whoever's against us, fuck 'em. Come on, I'll show you places even the philosophers never dreamed of. Cieszę się... Cieszę się, że przynajmniej na ten odcinek porzuciłem misję polegającą na rozkminianiu przeszłości i sytuacji materialnej rodziny pogrążonej w depresji przez śmierć syna, a poszedłem do mojego starego ziomka, który uwielbia się najebać, bitki i prowadzi bar, w którym w sumie te dwie atrakcje to codzienność. Lelek, jego imię po kaszubsku oznacza głupca. Leleki to małe i niesforne salutory, które ciągną tam, gdzie gra muzyka dochodzi do różnych aktów lekkomyślności, a najlepiej jak ktoś w tym procesie straci życie. Ich trel bywa zwiastunek rychlej śmierci. Skazy, którymi interesują się lelki, to też związane ze zbytnią brawurą, naiwnością i szukaniem zwady. O cóż, ciekawie będziemy mieć takiego w takim razie pod swoją kontrolą i myślę, że w kolejnym odcinku go dorwiemy. I będziemy w końcu mieli wtedy komplet podstawowy
nowych salutorów. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Ja będę uciekał. Trzymajcie się i dajcie znać, co sądzicie o Apaurycym. Bye, bye.